Szefowej dziś nie będzie. Dzwoniła, że jest syn coś przeskrobał i musi jechać do niego do szkoły. Właśnie opowiadałam pani Angelice, co się przedwczoraj stało. A tak, przerwałyśmy pani. Proszę sobie wyobrazić, pani Olu, że do mojej koleżanki się włamali do mieszkania. Ojej, współczuję. I to całkiem niedaleko stąd, 4 przecznice dalej. I co ukradli? Wszystko, co było cenne. A jak mieli ubezpieczenie, to może im coś zwrócą. A gdzie tam wszystko przepadło? No chyba, że policja namierzy złodziei. A nawet gdyby. Przecież oni zdążą wszystko opylić. A jacy sprytni? Nikt z sąsiadów nic nie słyszał. Wszyscy smacznie spali. Nawet zamka nie wyłamali, tylko jakoś tak po cichu otworzyli. Czyli profesjonaliści. Ta moja koleżanka to pojechała do kuzynki na chrzciny. W niedzielę, do Piaseczna. Stary popił, musieli tam przenocować. Ja to bym takich złodziei za jaja wieszała. Człowiek haruje, dorobi się czegoś, a potem przyjdzie tak jeden z drugim, wszystko zabierze. Ja się tak zdenerwowałam, że zamówiłam na dzisiaj ślusarza. Niech mi jeszcze jeden zamek zainstaluje. Bardzo dobrze, lepiej chuchać na zimne. Naszej szefowej też ostatnio forsa zginęła. Jak kamień wody. Pójdę się przebrać. Czemu Angelika tak na mnie spojrzała? Chciała mi zasugerować, że to mógł być Paweł? W Warszawie codziennie są jakieś włamania. Nie popadajmy w paranoję.